Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek symulatora policjanta w grze Police Simulator Patrol Officers. Słuchajcie, mamy tutaj w Banok jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, jak widać cały czas jest poziom 9 na 10 możliwych, no w związku z powyższym my tutaj sobie jeszcze podziałamy, ale albo może inaczej, bo w Szarnik jeszcze by można było zadziałać, tutaj patrol pieszy, ewentualnie Wilcox to by wchodziło w grę, ale wydaje mi się, że Sharwick to będzie dobre wyjście. Nocna służba, weźmy sobie 20 minut, rozpocznij służbę, zobaczymy co w dniu dzisiejszym nas czeka. No panie Franiu, odejdź pan od biurka i zajmij się pan robotą. No, chodźmy. Wszyscy w dalszym ciągu torty wpierdzielają. O, tu widzę, że impreza na całego, bo już nawet ci w poczekalni, co po niektórzy jedzą. Dobry wieczór. O, tutaj pani ma jakieś te, no to, albo może jakieś refleksy w szybie. Cholera wiem. No dobra, my idziemy na patrol. Ja sobie od razu tasera przygotuję. Tak w razie W, bo coś tak czuję, że coś się dzisiaj może wydarzyć. No ale nie uprzedzajmy faktów, posprawdzajmy sobie tablicę, czy tu ktoś nie naskrobał niczego, ani nie przeskrobał, jak kto woli. A tutaj porządni są. Zobaczymy tam. Czy tutaj tak samo porządni? O kurczę blady, patrzcie, co tu się dzieje. No nie ma komu mandatu wlepić. My mamy znaleźć i aresztować dealerów narkotykowych, takie jest główne zadanie, czy się uda... To się okaże, jakiś park by się przydał. Kurde, tymczasem cały czas patrzę na te tablice, nic się nie dzieje. No czekamy na pierwsze wezwanie. I tak w sumie to z nudów na służbie te tablice człowiek ogląda. No, do niczego nie doszło. No dobra, tutaj mamy... Aha. To wszystko pozamykane. Kurczę, mogliby w końcu otworzyć te bramy, bo ludzie przechodzą przez nie, jak tam było widać. Natomiast my nie możemy, no i trochę to takie słabe jest. Pojazd posiada nieważne tablice rejestracyjne i tutaj będzie mandacik, proszę bardzo. Szanowna pani, o, zapraszamy na miejsce parkingowe, gdzieś sobie znaleźć. Assistance required. Is an officer available? I teraz, tak? Teraz. Kiedy ja zająłem się tutaj czynnościami... No, jakąś zjeżdżę na głowie. Dzień dobry pani, dobry wieczór. Właściwie zatrzymuję panią za nieważne tablice rejestracyjne. O, kurde, fajna koszulka. Taka mężojebka. No dobra. Proszę pani, poproszę o dokumenty. Sure, here you go, officer. Tak, sure, proszę bardzo. No i co my tutaj mamy? Te dokumenty są nieważne i elegancko. Pani Maria Solis. No dobrze, niby Azjatka, kobieta, stan dokumentu nieważne, pozwolenie na broń posiada, prawo jazdy posiada, ważność dowodu rejestracyjnego nieważne, stan ubezpieczenia prawidłowe, nie zgłoszono kradzieży. H713, zaraz sprawdzimy jeszcze, czy tablice się zgadzają. Proszę panią o opuszczenie pojazdu. Zaraz panią sprawdzimy tak dokładniej. No dobra, tablice nam się zgadzają, elegancko. Zapraszam tutaj na chodniczek. Jaki ładny hydrant jest. No i proszę pani, pierwszy dzisiaj gili po cucusiu. To must have. O, służba bez gilania to nie służba, no ale pani trzeźwiutka. No i zobaczmy, czy pani coś noskiem niuchnęła. O, czyścioszka, bardzo, bardzo ładnie. No dobrze, proszę pani, ja na panią nakładam mandat karny za nieważne tablice rejestracyjne. W wysokości... O, no dla pani to 50 niech będzie. Tylko proszę się nie złościć. No i się pani rozłościła, no to teraz muszę wykorzystać swoje przywileje i panią obszukać tak ładnie. O, tam jakiś ziomuś ucieka.
Ale ja tu zajęty jestem. Set me free! What the sinu? Proszę pani! Proszę pani! Please don't shoot me! No, proszę pani. Proszę dać pogrzebać. Że tak się tutaj nie godzi uciekać przed funkcjonariuszem. No i co pani tu? To jest nóż sprężynowy, ale czy ja mogę panią zatrzymać za ucieczkę i czy mi punkty upierdzielą? Nie, wręcz dodali. No, to także za... muszę gender pana panią... A, patrzcie, jak pozmieniali, kuźwa. Please, officer. Że niby ta pani to pan, tak? Wezwij transport do zatrzymanych. To take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. No i elegancko. Panią zapraszam na chodnik, natomiast tutaj, no co, no pojazd trzeba odholować. A jeszcze rewizja pojazdu, zobaczmy co tam się znajduje w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. I co? Nie znaleziono żadnych przedmiotów, tutaj w bagażniku zobaczymy. No i jakżeż to tam wygląda? Nie mamy nic. No, cieszę się, jeszcze rewizja. O, Franek jak śmignął, kuźwa. Nie wiedziałem, że on tak umie. No, ja cieszę się, że jesteś, koleżanko. No i nie znaleziono żadnych przedmiotów, elegancko, dobra, odholujmy ten pojazd. I need a wrecker at my current location, please. Tow truck will be at your location as soon as possible. O, no i gitarka elegancko, o to chodzi właśnie. Dobra, bo my mamy tutaj interwencję. Mamy znaleźć osobę poszukiwaną, Kapur Eugenia. Z jeżem na głowie i rzekomo albo niebieską koszulką, albo niebieską sukieneczką. I've arrived at the location and we'll start looking for the suspect. W każdym razie kogoś takiego poszukujemy. No i teraz pytanie. Gdzie się genia Szwenda? O, i genię chyba mamy, proszę bardzo. Tak, to jest ona. To jest ona i tu proszę... No dobrze, że dzisiaj paluszek na wodzy. To tak nie tego. Wydanie poleceń drogowych niekoniecznie. Poproszę o okazanie dokumentów. No i co pani z siebie zrobiła? Yes, officer. There you go. Gdyby nie te włosy, to nawet by pani ładnie wyglądała. No ale to co kurde. Te dokumenty są nieważne, no i proszę bardzo. Eugenia Kapur, niby latynoska, tutaj kobieta, stan dokumentu tożsamości nieważny, nakaz aresztowania jest, no dobrze, no tutaj... We've received new information and have updated your map with a location where the suspect can be found. Ale koleżanko, ale my już tę panią mamy. To teraz tak, mandat za nieważne dokumenty na panią nakładam. I will now fine you between $75 and $100 for carrying an expired ID. Why does it cost so much? Proszę pani, no to nie jest moja wina. Ja taryfikatora nie ustalałem. W każdym razie na panią jest wystawiony nakaz aresztowania. Jak ją pchnął, kuźwa, w plery jej tam czepnął jeszcze. No i... Ktoś panią zabierze. No i cieszy mnie to niezmiernie, elegancko. Bardzo proszę tutaj pani na chodniczek. Poczekam z panią oczywiście, kajdanki niech mi oddadzą. O, i już furgon przyjechał. Gdzie się pani pcha, kuźwa, z tą szczotą? No. Koleżanko, no to zabieraj panią. No. No, przybyło zaparcie, jest super, wspaniale wręcz. No musi pani, no musi pani, no cóż poradzić. No dobrze, my ciśniemy dalej. Gdzie my właściwie się znajdujemy? Czy jeszcze w Sharnwick? Tak, jeszcze w Sharnwick. No i bardzo fajnie. No siema. A mogę tej pani jakoś odpowiedzieć, czy... Czy to nie będzie możliwe? No trudno, to żeby nie było, że to my jesteśmy niekulturalni. Ja tu jeszcze tablicę posprawdzam, skoro tu już przybiegliśmy. O, proszę bardzo, tutaj jest do lutego 2020, mamy lipiec, więc tu od razu nakładamy mandacik. Ja tam się szczypać nie będę.
Dalej. Tu wszystko elegancko, tu elegancko. A tu już nie elegancko, bo to do maja było. No to mandacik. O, jeszcze przednia szyba zbita. Ale czy ja mogę... Zobaczmy, czy ja mogę za tę przednią szybę. Nie mogę. C'est la vie, jak to mówią. No dobra, no to została mi jeszcze druga strona tutaj. Żeby sprawiedliwości stało się zadość. Tu do czerwca, proszę bardzo. To też nieważne tablice. I elegancko, proszę. Takie deale to ja lubię. Sami się podkładają, kuźwa. No sami się podkładają. O, ten to już w ogóle pojechał po bandzie. No, tam mamy kandydata też do odholowania. Ale najpierw te tablice załatwmy. Gitara. I teraz tego pana tutaj, czy tam panią, no nie wiem, jakiegoś bohatera. Mandat. Strefa, specjalna strefa parkowania. Strefa zakazu parkowania, proszę bardzo. No i oczywiście siusiak nie wyśle nam lawety, ale spróbujmy. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? There's a traffic jam in your vicinity. No, właśnie. Truck will be sent to your location as soon as the route is clear. Standardowa sytuacja, także nie ma się czym przejmować. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tu, przy stacji, bo my mamy tych liderów narkotykowych. Naprawdę? Czym pani mogę pomóc? Hi, officer. Could you help me out, please? I'm looking for Burger Heaven. Could you point to it on the map? I'm busy with other issues at the moment. Proszę pani, no Burger Heaven pani szuka, co pani po nocy tak zgłodniała? Piekarnia André, tu jest Burger Heaven, no to... I appreciate it, officer. Ależ bardzo pani dziękuję za to, że jest pani wdzięczna i tak dalej. No, dobrze. Co my tu jeszcze dalej możemy zrobić? No tych lider... O, tam, kuźwa, gościu marzę. Albo to jest panna. A to panna jest, czekajcie. Tak ją weźmiemy tu z przyczajki. O. I mamy cię. No dzień dobry wieczór. Please show me your ID. Yes, officer. A co to za mazanie po ścianach, po murze? No to na bęben panią. Co my tutaj mamy? No... Akurat tutaj te informacje mnie nie interesują w obecnej chwili. Pani Annabel Black. To wszystko ma prawidłowo. Co tam się? Znajdź osobę poszukiwaną w Sharnwick. Dobra, bierzemy. Proszę pani, ja pani wystawiam mandat za wandalizm w wysokości do 1000 dolarków. I proszę się nie złościć, bo... No i pani się nie zezłościła. No, fajna pani jest. Everything's fine. You're good to go. Bye. No, nara, nara. Fajny nosek ma. Dobra, słuchajcie, ciśniemy, słuchajcie, znaleźć tego. Kuźwa, jakiegoś fenka. Ale tego imienia, czy tam nazwiska jego to nie przeczytam, kurde, bo sobie jęzor połamie, więc lepiej nie próbować nawet. Natomiast... Location reached. I'll start searching for the suspect. Natomiast on ma taką ala bordową koszulę. I tym się będziemy sugerować, bo on na ryja nie ma co patrzeć. O, no i proszę, no i już, no i mam cię. I'd like to see your ID, please. Co to za przechodzenie w niedozwolonym miejscu? Ja się grzecznie zapytuję. O, no nieważne dokumenty, elegancko, pięknie, nie masz pozwolenia na broń, też fajnie. O, jeszcze marychę czujemy, fajnie. Dobra, to tak, mandat wystawiam tak, za nieważne dokumenty. I'm issuing you a ticket for your expired ID. Tak, wystawiam ci, misiu. I don't have that much money. Nie złość się? No i się rozłościł. To jeszcze cię przeszukamy, mistrzuniu. Potem Maryśkę... czuć było i... No i nóż sprężynowy. No dobra, no mogę go zatrzymać za ten nóż, ale jeszcze tam mandat za przejście w miejscu niedozwolonym. I'm writing you a ticket for jaywalking. To by sobie napisz tych punktów.
My lawyer will take care. Nie strasz, nie strasz, bo się wiesz. I cię zatrzymujemy za posiadanie nielegalnej broni. I był to nóż sprężynowy. Carrying a switchblade with you. Move to the sidewalk, please. Please, no. No, ja wiedziałem, że skończy się żebraniem, zazwyczaj tak się kończy, wezmij transport. No. Dobra, pana Nachodniczek zapraszam. My tutaj jeszcze tego gościa wypatrujemy, bo być może gdzieś tędy się będzie przechadzał. No siema! Ktoś ci takie gniazdo na głowie zrobił. Zobaczmy tak. Jesteśmy, na obrzeżach tego jakby obszaru jesteśmy. No to trzeba będzie się przemieścić, ale tego gamonia ktoś musi zabrać. Ja sobie tej zerka na wszelki wypadek przygotuję. No i zobaczmy, bo być może koleżanka mi stamtąd biegnie gdzieś. Koleżanko, no właśnie. Tam zostawiła furę, patrzcie, tam daleko, tam za latarnią, tam wprost, hen, i ona tutaj biegnie. Ty, może sobie stań, koleżanko, tam kuźwa w ogóle po drugiej stronie ulicy na krawężniku, to będzie ci prościej. Po co się tak męczysz? Dobra, to my lecimy z powrotem gdzieś tutaj szukać tego gamonia. Czerwona koszula, czerwone spodnie, lat 35. O, i tam graficiara. No właśnie, zobaczmy, czy ktoś tutaj... What the sinu, jeszcze spierdzielasz. No. Hands in the air! No niestety, no trzeba było użyć. Kuźwa, psitko, zmarnowałem przez ciebie kartridża, wiesz? No. Would you show me your ID, please? I po co uciekałaś? Yeah, sure, officer. No, teraz to siur. A wcześniej to spierdzielasz. No i dobra, nakaz aresztowania na nią jest. Pięknie. Elegancko, bardzo fajnie. No dobrze, to proszę pani. Przeszukać panią muszę, ale na razie to tak. Za wandalizm, mandacik. Coś czuję, że ona jeszcze przy przeszukaniu będzie spierdzielać. Nie złość się, dobra, ale to i tak zrewidować cię muszę. O, jak się zmarszyła na myśl o rewizji. Oj. No i? No patrzcie, a nic nie było. No dobrze, ja na panią... ja panią muszę zatrzymać, bo jest nakaz aresztowania. Please, move to the sidewalk. We have new information on the suspect's position. We've updated your map. Please, officer! Nie plisuj mi tutaj, wezwij transport zatrzymanych. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Dobra. Chodź pani tutaj na chodnik, a my musimy zobaczyć, bo mamy nowe informacje o poszukiwanym. Jeszcze jesteśmy w zasięgu, ale tutaj się będziemy musieli kierować. Tam może go znajdziemy. Tutaj takie rzeczy. Czerwona koszula, czerwone spodnie. No to tych takich właśnie rzeczy musimy szukać. No kuźwa, jeden kartridż mi został, no. Przez psitkę. No i gdzie jest... No, ktoś tu przyjdzie, kuźwa, czy nie? Hello? Dobra, to ja temu wystawię mandat, bo ten kuźwa mnie już denerwuje. Strefa zakazu parkowania, proszę bardzo. W oczekiwaniu na mój backup. I pomoc drogowa? No tutaj to już możesz spokojnie przysłać lawetkę. Kuźwa. Ciulu, jeden ty. Ty, no kuźwa, no gdzie to wsparcie? Hi there. Co tu się... A tamten to stoi... Aha, przy bankomacie. Kuźwa, ja wezwałem... wezwałem, no ja nie wiem czy... O, biegnie! Gościu aż tam pojechał! Aż tam gościu pojechał, kuźwa. I biegnie kilometr. Ty! No siema! Kuźwa, ja ci powiem szczerze, że ty w tej policji to karierę zrobisz. Z taką inteligencją?
No, pani nie ma wyboru, ale za to my mamy, więc my już uciekamy dalej szukać naszego zaginionego, podejrzanego. Musimy znaleźć gościa z w czerwonej koszuli i w czerwonych spodniach, tylko może tak. Zobaczmy, gdzie my... A, cały czas po obrzeżach ganiamy tego okręgu. To może skupmy się na tym, żeby jednak tutaj wejść w głąb. Teraz pytanie, czy wleźliśmy. No tak, wleźliśmy. No to dobrze, to mniej więcej kierunek znany. To nie jest poszukiwana osoba, ale ładny okaz. No. Dobra, ciśniemy dalej. Your shift is over, officer. No dobra, no koniec służby, ale ta osoba poszukiwana, no. Przecież tak się nie godzi zostawiać niedokończone sprawy, nie? A jak się nie da, to trzeba będzie zostawić, ale... No bo tam to nie przejdę, bo... Tam już nie mój rewir. Gdzie się mi tu pcha? Io, kuźwa! Dobra, tam ktoś, ale to w sukienka. O! To może być ten. To może być ten. O, jeszcze ucieka, patrz. Kuźwa jaki. Dobra, mam już dwa kartridże, bo mi kartridże nawet oddali. Hands up! Don't shoot me, officer, please! Do czego uciekasz, jak don't shoot me? Let me have a look at your ID, please. Yeah, sure, officer. No, i mamy ciula. Dobra, słuchaj, gościu. Nie masz prawa jazdy, nie masz pozwolenia na broń. Tu się niby wszystko zgadza. Fenek, jakiś tam, Simionow. I jest nakaz aresztowania oczywiście na niego wystawiony. Także, szanowny panie, ja pana pozwolę sobie zrewidować jeszcze dodatkowo. Bo ponieważ to pozostaje w kwestii mojego bezpieczeństwa. Dobrze, nic pan nie masz, to ja pana zatrzymuję, ponieważ jest na pana wystawiony nakaz aresztowania. Oh, please don't do that. A wezwiemy transport, bo z buta to mi się nie chce go targać, bo to za wolno będzie szło. No i elegancko. I jeszcze tutaj poczekamy sobie, bo musimy odzyskać kajdanki. Aczkolwiek teraz to mnie to lotto. Ale jedzie wsparcie, no to już dobrze. Tylko zatrzymaj się gdzieś tu. O. Elegancko, bardzo się cieszę, koleżanko. Zresztą, z drugiej strony, to też nie chciałbym go jakby prowadzić do celi, bo bym się znowu pewnie zablokował. Pani, kuźwa, ona to jest debeściara. Kurna, ona po masce obcych samochodów skacze, kuźwa, bo ona się musi dostać na miejsce. To jest, kurna, normalnie, no, taka kobieta, kuźwa, to taka dla mnie, nie? Ale niczym się nie przejmuje, ma wszystko w dupie i wszystkich. Widzimy takie, o, akurat pod pabelluska. No i elegancko, dobra, my skończmy naszą służbę, nie tu, tu. Możecie przestać jeść, konsumować te torty przy moim biurku, bo okruchy zostawiacie, kuźwa. Dobra, i zobaczmy, co wyszło. No wyszło całkiem zacnie, ale to jeszcze nie wystarczająco do tego, żeby na full tutaj zrobić 10 na 10. Także trzeba będzie jeszcze troszeczkę w Brighton popracować. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, subki, co tam jeszcze chcecie. Oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.